Tytuł kursu: roboty posadzkarskie. Moduł: izolacje podłóg. Temat: akustyka stropów drewnianych. Witam. W dzisiejszym programie zajmiemy się tematyką izolacji podłóg, a mianowicie akustyką podłóg drewnianych. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. W naszym studiu gościmy pana Andrzeja Janiaka, eksperta z firmy Mitek. Pańska firma zajmuje się produkcją różnorodnych materiałów do budowy i pokrycia podłóg. Dzisiejszy temat to akustyka podłóg drewnianych. W jaki sposób możemy zaizolować taką podłogę pod względem akustycznym? Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się dźwięków w stropie drewnianym, należy wykonać na nim podłogę pływającą lub ułożyć podłogę na legarach. Może w skrócie opowiem o podłodze pływającej. Wykonuje się ją na sztywnych stropach, których wytrzymałość pozwala na przeniesienie dość dużych obciążeń. Izolację, którą stanowi albo styropian, albo wełna mineralna, układa się bezpośrednio na podłożu lub paraizolacji. A jak wykonujemy taką podłogę? Izolacja akustyczna z wełny lub styropianu przykrywana jest folią polietylenową budowlaną o grubości 2 mm. Oba materiały muszą być docięte do podłoża warstwą wylewki betonowej o grubości 4 do 5 cm. Należy zauważyć, że im grubsza będzie ta warstwa, tym lepsze będzie wytłumienie dźwięków. Jednak należy pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu stropu. Dodatkowo należy wykonać dylatację brzegową, którą układa się wzdłuż ścian z pasków wełny mineralnej lub styropianu o grubości 2 do 3 cm, aby zapobiec przenoszeniu się drgań z posadzki na konstrukcję ścian. Na takiej podłodze układamy wykładzinę podłogową, płytki czy parkiet. Wykładzina nie da nam dodatkowego wyciszenia, bo wykładzina ogranicza rozchodzenie się drgań w samej warstwie pokrycia. Nie myślałam, że izolacja akustyczna podłóg pływających jest tak prosta. Sądzę, że teraz widzowie zaspokoili swoją ciekawość na temat izolacyjności podłóg oraz obaliliśmy mit o ich skomplikowaniu. Dziękuję za rozmowę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.